Dożynki to święto ludowe połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W naszej gminie święto to obchodzone było w ostatnią niedzielę we wsi Sokołów. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, którą odprawił proboszcz parafii świętego Marcina w Gostynie, ksiądz kanonik Jerzy Kruszewski. Podczas uroczystości został poświęcony nowy sztandar OSP Sokołów. Następnie korowód dożynkowy przemarszował z zabytkowej świątyni na miejsce uroczystości. Impreza rozpoczęła się od ceremonii przekazania chleba. Następnie przemawiali zaproszeni goście. Zostały także wręczone odznaczenia zasłużony dla rolnictwa. Po części oficjalnej na scenie występowały lokalne zespoły folklorystyczne i taneczne. Swoje układy zaprezentowały Dzieci Solca oraz Promyki Lucienia. Po części artystycznej zostały wręczone nagrody za wieńce dożynkowe. Następnie goście mieli okazję obejrzeć pokaz taktyk i technik interwencji policji. Tuż przed 18:00 na scenie pojawił się kabaret Nowaki. Panowie rozbawili publiczność oraz byli znakomitym wstępem przed wieczorną zabawą taneczną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Czcigodny księże dziekanie, w 30. rocznicę narodzin wielkiego historycznego ruchu Solidarność, 71. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 20-lecie powstania samorządów, po trudzie zbierania chleba z mazowieckiej ziemi w pięknym, zabytkowym kościele w Sokołowie staje szeroki zastęp rolników i samorządowców gminy Gostynin. Pragną oni powiedzieć, że od pokoleń zachowują głęboką wiarę w to, że ich pracy błogosławi Bóg, że Jemu zawdzięczają wszelką pomyślność, urodzaje i pogodę. Czy gdzieś jeszcze poza Polską mieszkańcy wsi potrafią tak wierzyć, tak ufać i tak dziękować Bogu? Praca i podstawa polskich rolników dowodzi i starają się rzetelnie wykonywać powierzone przez Stwórcę dzieło czynienia sobie ziemi poddaną. Pragniemy, rolnicy i samorządowcy, złożyć przez posługę Twoich rąk, księże dziekanie, wraz z hostią świętą, swoją ofiarną, ciężką pracę i pragniemy też złożyć przywiązanie do wiary i Kościoła jako dziękczynienie za chleb codzienny, za ziemię karmicielkę. Zapewniamy też, że ciągle utrwalamy swoją tożsamość, polską i katolicką, poczynając od swoich rodzin, przez parafię, kończąc na powiecie. Księże dziekanie, prosimy o sprawowanie Eucharystii jako dziękczynienia za tegoroczne zbiory. Jednocześnie prosimy o słowo pasterskie i błogosławieństwo dla rodzin całej gminy. Złoty Cielec stał się symbolem niezdrowych i złych ambicji, które odwracają od prawdziwego Boga. Atrakcyjność Złotego Cielca polega na tym, że jest on widzialny, konkretny, namacalny, ma policzalną wartość rynkową. Prawdziwy Bóg jest niewidzialnym, ukrywającym się za horyzontem widzialnego świata. Tak jak ziemia obiecana ukrywała się przed wzrokiem wędrujących Izraelitów, potrzeba nam wiary przenikającej ułudę złotych cielców. Ten rok był trudniejszy dla rolników, dużo trudniejszy, bo aura nie dopisywała. I mimo to, że jest wiele takich metod produkcyjnych nowoczesnych, są nowoczesne maszyny, to jednak z tą aurą, z pogodą trudno wygrać. Na pewno cieszy to, że jednak udało się wiele rzeczy przezwyciężyć i pomóc tym, których doświadczyły warunki pogodowe, zarówno samorządy, organizacje pozarządowe, świetna postawa służb, policji, straży pożarnej, pomoc państwa, działania parlamentu spowodowały to, że jest pomoc kierowana tam, gdzie potrzeba. Ja z punktu widzenia osoby, która zajmuje się problemami rolnictwa, pracuję w komisji, Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, staram się wiele rzeczy inicjować, wspierać. Interweniowałem między innymi u ministra rolnictwa, u prezesów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, innych instytucji, ministerstw, po to, żeby wspierać tych wszystkich potrzebujących, zarówno rolników, jak również innych mieszkańców terenów wiejskich.
szanowni rolnicy, mieszkańcy gminy i szanowni goście. Jako gospodarz gminy Gostynin, otwierając uroczystości dożynkowe, chciałbym gorąco i serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze gminne święto plonów. Święto dziękczynienia i radości. Dożynki, których prastara tradycja wpisana jest w historię polskiego rolnictwa, polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa. Tegoroczne święto plonów jest świętem szczególnym. Zbiega się bowiem w czasie z 20. rocznicą odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce i 30. rocznicą powstania Solidarności. Dożynki są związane z końcem lata i satysfakcją, jaką odczuwają wszyscy, którzy ciężką pracą, nie pozwalającą nawet na chwilę bezczynności i odpoczynku, wydobyli z ziemi jej owoce. W tym roku powodzie, podtopienia i klęska nieurodzaju znacznie utrudniły prace polowe.